Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowic, oczywiście. To jest kolejny odcinek Czyli Kontraband Polis. Dzisiaj kontynuujemy rozdział 6. Mamy już 67% gry za sobą, więc już mało zostało. Na kadrowni niepróżna, denna jechać gomna. Przed nami kolejny pracowity dzień na granicy. Mam nadzieję, że gra mnie tu nie przegłusza. Zacznijmy. Jest dzisiaj jakiś wyjątkowo głośno to granie. Wszystko jest w porządku. Nie wiem, co to się wydarzyło. Właśnie, mieliśmy do tego sklepu jechać, nie? Pewnego razu. My chyba nie mieliśmy amunicji. Bo zaklatki jakieś dziwnie mi spadają. Ale rzeczywiście nie mieliśmy amunicji. 46 latek. Dziwne. I tam dokumenta. Aha. Te limity mieliśmy. Tak, zgadza się. Aha. Super. Rozumiem. Gra postanowiła robi sobie przerwę. Dobrze, drodzy Państwo, ja uruchamiam grę na nowo i widzimy się już po krótkim cięciu. Dobrze, więc ja już powracam. To jeszcze się w gracie szybko wczytuję. Gotować na żyrobotta dennaja? Tak, jesteśmy gotowi. Włóżmy. Nic to nie zmieniałem w tych ustawieniach. Oprócz tej długości dnia, to wszystko jest po staremu. No, jakoś tylko wysoka obrazu. Nie mam żadnych tam super ustawień. Niestety mój komputer już ma parę lat. Witam panie. Kapral Dunawik, strażniku. Witam. Dawaj pan te dokumenty. Od samik Sarasta? Ej, naprawdę konieczne. Ale coś dzisiaj kończę problem z tymi. Matka. No właśnie. Coś mi tu obecnie pasuje. Bardzo mi nie pasuje. Czemu ja mam zużycia CPU 40% przez samego OBS-a? Dobrze, na razie tutaj zrobimy. Następny raz to postaram się naprawić. Może coś z encoderem się dopsuło. Dobra, pan Simon Burew. Już tu widzimy, że się nie zgadzają nazwiska. Na ważności też się nie zgadza. Numer paszportu. To się akurat zgadza. Raz dług chyba też by się odgadzało, zaraz jeszcze sobie zobaczę. Ja naprawdę to wszystko działa z jakimś takim opóźnieniem, nie? Raz dług to się zgadza. Ja jeszcze sobie masę sprawdzimy pana. To się zgadza, numer rejestracyjny. RVH7551QZ to się zgadza. No dobrze, panie, ale pan tu nie jest czasem jakimś, nie wiem, przemytnikiem, czymś. Coś tak. Jeszcze sprawdzimy ilość towaru, oczywiście. Jak już tak idę, to sobie zajrzę. To wszystko włączę. Tragedia jest. 20 klatek to ma być. OBS mi zużywa nie wiadomo ile. No, ja bym chciał tu wejść.
czemu nie mogę wyjść? Nie wiem. Dobra. Sprawdźmy wody i ziemniaków 2. A beczka piwa 3. Skrzynka serów 2 i woryć z nawozem 3. No to akurat by się zgadzało, nie? Sobie obejrzymy. Nie, no to jest wszystko w porządku. Lampy pan z tyłu masz. Szybę pan masz. Sterko jest. Ognia lusterko też, zderzaczek też ładnie. Nie no, stan techniczny perfekcyjny. Tutaj widzę, że nic nie ma. No dobra, panie. Dziękuję. A jeszcze wiem, co trzeba zaznaczyć. Pan poczeka, dobrze? Żywność 6. No i żywność, właśnie. Żywność jest powyżej 6. A jest 7. Aż. Nie chciałem otwierać drzwi. Do widzenia. Kolejny. Witam. Latajcie. No, perfekcyjna kontra. Pan nic nie wiedzisz, tak? Dinogranbat. Dinogranbat, to się zgadza. To też się zgadza. Czasowo też się zgadza. Na handel pan jedziesz. Zagór 53. To się zgadza. Nie to. Sprawdź tu. Zagór 53. Ja. To jest ten pojazd. Miło mi. Razy. A już cię boi, że pan sobie pojedzie. A jednak pan nie pojedzie. No cóż, zdarza się. Bardzo często zresztą. Tam nic nie ma, pan nie ma. Zarejestrowane coś tu nie tak, no. Trzeba by mogły sprawdzić. Wszystko jest, widzę. Elementy się zgadzają, koła w porządku, lampy są. Szyby w całości, nie to. Szyby w całości, koła są, wszystko jest. A na wymianę? Szpan gumi, włączę worek ziemniaków, taki tani. Patrz, kakały za 32, panie, kupię. To ad obarstny teresny. Tak, no teraz do widzenia, zniknij pan, nie? Pani coś jeszcze innego. Zobaczę. Kolejny. No już tutaj tam. Dobrze. Jeszcze? A, zdjęcie się nie zgadzało. 5350, witam. Ilich 57. Ilich 57. A się zgadza. Hisham Sahin, Hisham Sahin. Hisham Sahin. No ta ważności się zgadza. Numer dokumentu oczywiście, że się nie zgadza. Proszę panie, numer rejestracyjny sprawdzimy. O no, panie.
Oczywiście nie odradza, walka pojazdu akurat jest dobra. Raz jeszcze tu sobie podejdziemy do tablicy, nie? Żywności 6. Żywności pan widzisz 3. A nie D6. No dobrze, a nie D się pan mieści? I chemikalia 4 też się pan mieści. No dobrze. Jeszcze sobie sprawdzimy. Na razie nie mam tu o co pana podejrzewać, ale widzę, że tam się nie mam jak dostać. Cóż trzeba wyładować? Ostrożnie się z tym obchodzić? A co tutaj jest takiego, że mam się z tym ostrożnie obchodzić? O, ja nie wiem. Łapki siana? Czyste. Cement? Brak. Kuchenka? Nic tu nie ma. W tym sianie? Też nic. W tych pudłach? Mam ananas, bananas. Najlepsze były te z napisem Drugs, nie? Tam. Któregoś. A, spisać trzeba, no właśnie. Wszystko się zgadza. Pyk, 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 pyk. A jeszcze chyba beczuszeń. Na beczki się nie przeglądałem. A beczki też w porządku. No dobrze, panie. Zwróć pan ten ładunek. Dobra. Oponki widzę pan masz, światełka pan masz. Wyglądasz pan chociaż ani na tym zdjęciu, nawet nie wyglądasz. Lusterko pan masz, światełka pan masz. O, panie. Ja też masz pan to lusterko. No wszystko wydaje się być w najlepszym porządku, nie? I co ja mam z panem zrobić? O, pan się wymienia? Czy worki ziemniaków? Czemu mam być stratny na worka ziemniaków? A chociaż na kawie trochę zarobię. Proszku do prania, no dobra, te plus 4. O, alkohole to pan masz. Bronie. Jelo Atman, eto rawna riadocha. Ja właśnie, jeszcze muszę sobie zobaczyć, co to było w końcu nie tak. A. Rozumiem. Do widzenia panu. Ona ja nie ta pot. Oj, kiepski dzień, no. Jeszcze nikogo nie przepuściłem. O, pan ma wybitą jedną szybę. I tam. A tu wszystko wyłapałem, tak? Ściutka? Dobra, panie, Simon Samben. Imię i nazwisko jest złe. Numer dowodu akurat jest dobry, ważność też jest dobra. No, trochę pan podobny. To jest Azor 5? Aś mi się nie wydaje, ale mogę się mylić. Tak, to jest Azor 5. Dobrze. Na razie wszystko ładnie się zgadza. Numer rejestracyjny 9490 ojcy. Zgadza się. Tabliczka. Panie D, pan masz 5. No to za dużo, panie. Za dużo, za dużo. No dobrze. Idziemy jeszcze zobaczyć te pana tutaj. Lodówki.
Nie no, z pistoletem to ja nie muszę lodówki oglądać. No lodówka mi nic nie zrobi. Toalety, lodówki. Idealne miejsce, żeby coś schować. Mik, mik. O, na lodówce nie ma nic. Radioaktywnej rzeczy? Jeszcze nic nie ma. Ale spiszemy tak na wszelki wypadek. Ada? Ad Maduro? Zwróć to. Kuchenka gazowa, dwie materiały radioaktywne, trzy lodówka, jeden toalet. To by się zgadzało. No i w ten stan techniczny pana samochodu, to wszystko w porządku, oponka jest, lusterko pan masz. Tylko tamtej jednej szybki nie ma? Nie, tu jeszcze lampki nie ma. Jeszcze jedna lampa i jedna szyba, tak? O, psz. Jedna szyba i jedna lampa. Imię i nazwisko się nie zgadza, a to jest wszystko, wszystko w porządku. O, pan tu sprzedaje? 28. Ciemniaki? A na zero wyjdę. Coś czuję, że lepszego interesu to nie będzie, wiesz pan. Droga, 47 drogi. Ja teraz mi powiadomi, jak muszę przychodzić, nie? Na telefon. Dobra, dziękuję, Anotek. Do widzenia. Damala, damala. Dlaczego, no? Zobacz pan sobie. Dzień będzie przemyt robił? W sumie już ostatni. A dzień bez przemytu to dzień stracony. Sorek. I tam. To tak słabo? Dwie wybite szyby? A i kartę wstępu miał. Ohoho. Dużo nie zauważyłem. Albarak Zawdry, Adaka Gastamska, Adar Kaszali, wecz to Ilio pochwyćtaj na szewy. Chcę odebrać to za nasze? No właśnie. A już po rozmowie z panem wiedziałem. Teraz ważny telefon. Wać turwa duras. Ralać meno. Ataju. Siem rachowy. Już idę odebrać. Już. Sorek. Piękny. Co się dzieje? Warishu, my do bracie informacje. To drańska bitka ili mała się kidnać. A czy laso pilnikowna ja? Komisar, weź to wasę do Danieza. Oczywiście. Trochę czasu jeszcze mamy. Sprawdźmy tylko na szybko. Przecież ten samochód. Nie ma, tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Nie dobrze. O, tu coś jest. Pieniądze. Dziękuję. Owki coś? Nie, to nic nie ma. A tu jeszcze. Okej. Okay. I wydaje mi się, że to by mogło być wszystko. Dobra panie, jak tam panu tu jest?
Przy okazji po broń. No już pan oczyści. A jeszcze w silniku było? No dobra. No dobrze, drodzy państwo. A jeżeli nie było zbyt przyjemnie, pod to miejsce pojedziemy już w kolejnym odcinku. No, gdyż tu mam mały problem z tymi klatkami na zaglądu, no i tak jakoś myślę, że dziwnie by się to oglądało, za to kolejny odcinek powinien być dłuższy. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.